Dzień dobry, Jacek Balkan, to jest Motodziennik w środę. Witam serdecznie. A dzisiejszy program zaczniemy bardzo świątecznie. A to dlatego, że zaczynamy od prezentów i przeróżnych akcji charytatywnych. Niedawno na naszym profilu na Facebooku pokazaliśmy Państwu auto należące w przeszłości do prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Było to dość stare, bo kilkunastoletnie Volvo z gazem w niezłym stanie. I niewątpliwie dla osób zbierających pamiątki posławnych była to nie lada gratka. Choć znany Polak w karcie pojazdu nie wpłynął na ostateczną cenę. Volvo poszło za 7 tysięcy złotych. Zupełnie inaczej jest w Stanach. Tam pasja gromadzenia czy kolekcjonowania jest bardziej rozwinięta. A pojazdy, które miały jakikolwiek kontakt z najważniejszą osobą w państwie, cieszą się ogromnie. Zainteresowaniem, nawet jeśli to niepozorny karawan, zapamiętany jako ostatnie auto prezydenta Kennedy'ego a już w styczniu pod młotek trafi też półciężarówka marki Ford. Auto jest dość młode, bo z 2009 roku, a donator, 43 prezydent Stanów Zjednoczonych, George Bush, jeździł nią po swojej farmie dość często i nawet woził nią swoich równie znanych gości. Dodatkową atrakcją ma być nagranie wideo, na którym prezydent, były prezydent, jeździ swoim F 150 i śpiewa, czy jesteśmy sobie coś takiego w stanie wyobrazić z udziałem? któregokolwiek z byłych polskich prezydentów? A no właśnie. Dochód ze sprzedaży zasili konto fundacji opiekującej się weteranami wojennymi. A skoro miało być coś o prezentach, to firma Ford, a raczej potomek Henrygo Forda, Bill Ford Jr., kupił prezent własnemu przedsiębiorstwu. Jest to najstarszy zachowany egzemplarz tej amerykańskiej marki. Auto wyprodukowano w 1903 roku. Zamiast długiego numeru seryjnego jest tylko jedna cyfra. Trójka. Podwozie to trzydziestka. Auto zostało sprzedane producentowi masła, a przez 109 lat zmienia Właścicieli tylko pięciokrotnie. Od 1961 roku była to ozdoba jednego ze szwajcarskich salonów. Potem auto trafiło do prywatnego kolekcjonera, a dożywocie ma już niemal na pewno w Fordzie. A na koniec tej części programu jeszcze parę zdań o Maserati. Lubimy tę markę, doceniamy auta, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że manufaktura produkująca kilka tysięcy aut podczas całego cyklu produkcyjnego nie jest rentowna. Niedługo ma się to zmienić. Wiemy już jak będzie wyglądać nowe Quattroporte. Będzie też mniejsza czterodźwiowa limuzyna oraz SUV Levante ostatnio pojawiły się plotki, że włoska firma będzie chciała wprowadzić do sprzedaży jeszcze jedno auto, kompaktowego tym razem Suwa, zbudowanego na platformie podłogowej Jeepa. Auto miałoby konkurować m.in. z Porsche Makan, miałoby się pojawić w 2016 roku. Być może marka Maserati stanie się za kilka lat marką równie znaną i równie rozchwytywaną co Porsche, ale szczerze mówiąc szanse na to są niewielkie. Dlaczego? Dlatego, że brakuje salonów, brakuje serwisów, brakuje również zaufania ze strony klientów. A teraz sprawdzimy co słychać w świecie motocykli. W roku 1983 były inżynier Harley'a Eric Buell założył własną firmę, dał jej swoje nazwisko i zaczął budować maszyny własnego pomysłu. 10 lat później głównym udziałowcem firmy stał się Harley. Po kolejnej dekadzie był on już jedynym i wyłącznym właścicielem. Wtedy też ruszyła sprzedaż nowych modeli, wyposażonych w silniki Harley'a, ale o zupełnie innym, bardziej sportowym charakterze. Do roku 2006 powstało 100 tysięcy Buell, do roku 2009 ponad 130 tysięcy. I właśnie wtedy Harley doszedł do wniosku, że sport sportowej marki w swoim portfolio nie potrzebuje. Na szczęście dla fanów tych charakterystycznych zwinnych motocykli jest dobra wiadomość. Nowa firma Buella pracuje nad kilkoma nowymi maszynami. Co ciekawe tym razem postawiono na silnik Rotaxa. Reaktywowana ma być również seria doskonale znanych motocykli produkowanych do 2009 roku. I to wszystko na dziś. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek MotoDziennika już jutro. Do zobaczenia.